222 lata temu w Suchowoli pojawili się pierwsi Tatarzy. 45 szlacheckich rodzin tatarskich związanych ze stacjonującym tu szwadronem pułku tatarskiego na żołdzie królewskim. Islam stał się wówczas czwartym wyznaniem mieszkańców Suchowoli po katolikach, prawosławnych i Żydach. Dzisiaj nie ma tu tylko wyznawców judaizmu. Tutaj żyjąc razem z tą społecznością tatarską w Suchowoli nigdy nie rozróżnialiśmy się religijnie, tak? Nigdy inne wyznanie, różnica wyznaniowa nie miała żadnego wpływu na to, jak się zachowujemy wobec siebie. I tak naprawdę w ogóle o tym zapominaliśmy. Często różniliśmy się w wyglądzie, tak? Ale praktycznie te różnice religijne nie miały żadnego znaczenia, tak? Wspólnie razem się bawiliśmy, chodziliśmy do szkoły, graliśmy we wszystko, tak? No, tylko spotykaliśmy się w innych świątyniach w okresie świąt. Więc no, chyba Suchowola jest takim przykładem koegzystencji, symbiozy, gdzie te wyznanie, różnice wyznaniowe nie miały znaczenia, a wręcz przeciwnie, te różnice kulturowe ubogacały nas tak naprawdę dodatkowo. Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli uroczyście otwarto w sobotę 13 maja. Uroczystość łączyła obchody 620-lecia osadnictwa tatarskiego na ziemiach Wielkiego Księstwa Litewskiego oraz 222-lecia osadnictwa tatarskiego w Suchowoli. Centrum jest obiektem Muzułmańskiego Związku Religijnego w Rzeczypospolitej Polskiej, najstarszej organizacji religijnej polskich wyznawców islamu. Od roku 2014 prowadzona była jego gruntowna przebudowa i rozbudowa. Inwestycja została sfinansowana przez turecką instytucję rządową. Centrum Kultury ma być pomostem kulturowym, z którego korzystać będą nie tylko Tatarzy. Tak, to dzisiaj mamy wyjątkowe święto społeczności tatarskiej w całej Polsce, w szczególności tutaj na Podlasiu i mieszkańców Suchowoli. Tatarskie Centrum Kultury Islamu w Suchowoli dzisiaj zostaje oddane do użytku zarówno społeczności tatarskiej, jak i społeczności całej suchowolskiej, także społeczności Podlasia i turystów przybywających do tego miejsca. Tatarskie Centrum łączy w sobie miejsce sakralne, miejsce kultury, ale także niedługo miejsce także kuchni tatarskiej, bo ten będzie ostatecznym etapem zakończenia całości. Miejsce jest wyjątkowe. Suchowola leży na szlaku turystycznym podlaskim, ale głównie też jako przejazd na trasę Litwa, Łotwa i Estonia. Suchowola jako miejsce geograficzne centrum Europy. Suchowola, gdzie także mieszają się kultury ze sobą, kultura tatarska, chrześcijańska, jak i także kultura żydowska przed wojną. Te miejsce pamięta szereg i pięknych dni, i także tragicznych dni, ale przede wszystkim należy pamiętać o tym, że ludzie powinni nawzajem się poznawać, szanować, dbać o siebie, ażeby zawsze człowiek żył w pokoju zarówno z sobą, jak i ze swoimi osobami, w szczególności sąsiadami. To miejsce będzie promować kulturę tatarską, ale też kulturę szeroko pojętą muzułmańską. Tu także będą odbywały się koncerty poświęcone także muzyce polskiej, muzyce bardziej klasycznej, bo chcemy także tutaj organizować koncerty fortepianowe. Tutaj chcemy także pokazywać kulturę tatarską poprzez wystawę o społeczności Tatarów muzułmanów tutaj w Suchowoli, ale i też przypominając, kim są, czyli są też muzułmanami, czyli kaligrafia arabska, staroosmańska. Po II wojnie światowej w wyniku migracji ludności spowodowanej zmianą granic i nowym układem politycznym na Podlasie przybyło wielu Tatarów z terenów Białorusi. Kilkanaście rodzin osiedliło się w Suchowoli. Społeczność tatarska wciąż jest obecna w tym mieście, stanowiącym geograficzny środek Europy. Nawiązując także do bardzo dobrego wystąpienia pana ambasadora Republiki Tureckiej podczas otwarcia, że dzisiaj to jest dzień szczególny dla narodu polskiego. To przecież dzisiaj i to nie tylko kwestia Fatimy, ale przede wszystkim tego, co działo się przed laty w Watykanie, a więc zamach na świętego Jana Pawła II. A tutaj wiadomo, kto był zamachowcem, nie mówię o inspiracji, ale o wykonawcy. I dzisiaj ekscelencja pan ambasador szczególnie wskazał właśnie na konieczność szukania tych relacji, tych działań, które
wspomogą zrozumienie naszych kultur, historii, a przez to ta nienawiść, wrogość pomiędzy narodami będzie się zmniejszała, jeżeli występuje lub nie będzie powstawała. A skutek braku informacji, braku wzajemnego poznania powoduje narastanie, powoduje powstawanie zarzewi konfliktów. Mufti Tomasz Miśkiewicz zaprasza na herbatkę, która w tatarskim centrum ma łączyć wszelkie nacje, kultury i religie. Głównym takim festiwalem, który zamierzamy tutaj przeprowadzać, to jest festiwal samowara. Trochę dziwnie to brzmi, bo co łączy Tatarów, jeżeli chodzi o samowar? Otóż no, kolebka Tatarów jest Krym jednak i Kazań, a tam samowar odgrywa bardzo dużą rolę. Także samowary myślę, że towarzyszą każdemu z nas w naszych domach. Nigdzie tutaj na Podlasiu i nie słyszałem, żeby w Polsce odbył się festiwal samowara. Dlatego pomyśleliśmy, że jednak festiwal samowara połączy kultury i narody, w szczególności, że herbata towarzyszy w życiu codziennym. I dla Polaka, tak, i dla Turka, i dla Araba, i też dla innych społeczności, gdzie te herbaty różnią się funkcją, jeżeli chodzi nawet smakowe, ale też i zaparzaniem. Nawet herbata też chińska, ktoś może powiedzieć, czemu nawet chińska herbata, ale dlatego, że też muzułmanie społeczność mieszka w Chinach. Dlatego myślę, że festiwal samowara będzie takim głównym obliczem tego miejsca Centrum Kultury i Islamu i będzie przyciągał społeczność zarówno lokalną, jak i także turystów. Chcemy, żeby to miejsce tętniło życiem, nie tylko religijnym, ale przede wszystkim kulturalnym. I jeszcze jeden wątek, który łączy. Twórcą witraży islamskiego centrum jest Mieczysław Mazur, artysta z Łomży, katolik. W ubiegłym roku porozumiały się dwa samorządy i udało się uruchomić po 15 latach sezonowe połączenie kolejowe do Waliu. W tym roku już 5 samorządów zdecydowało się współfinansować pomysł i już 17 czerwca wraca połączenie kolejowe Białystok-Waliły. Porozumienie pomiędzy samorządem województwa a 5 gminami Supraśl, Grudek, Michałowo, Miasto Białystok i Zabłudów, które partycypują w kosztach przedsięwzięcia, zostało podpisane w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Myślę, że to jest dobry przykład współpracy, także różnie się mówi w tej chwili o samorządach, ale samorządy naprawdę pracują dobrze, są potrzebne i dzięki też inicjatywie oddolnej mieszkańców, tutaj pan Andrzej Kasperowicz, który mieszka w Sokulu i inicjował w ubiegłym roku ponowne uruchomienie tej linii. I dalej są pomysły, żeby to rozwijać i myślę, że tych inicjatyw nam tego typu jeszcze więcej trzeba, będziemy je wspierać. Także cieszmy się, że potrafiliśmy wspólnie razem z samorządami Supraśla, Zabłudowa, Grudka, Michałowa, no i Białegostoku, no i samorządu województwa kontynuować ten projekt i będziemy go dalej, myślę, rozwijać. Także cieszę się bardzo z tego powodu. Podobnie jak w ubiegłym roku, pociągi będą kursowały w piątki, soboty i niedzielę. Ale pasażerów i turystów czeka bardzo korzystna zmiana. Tym razem do Waliu będą kursowały 2 pary pociągów, poranny i popołudniowy. Pociągiem przez Puszczę Knyszyńską będzie można podróżować aż do 15 października. Były połączenia weekendowe, była możliwość oceny. Te oceny pokazały, że jednak turyści i mieszkańcy korzystali z tego połączenia. Może ono nie było takie doskonałe pod względem możliwości, na przykład dla mieszkańców poszczególnych miejscowości dojechać do Białegostoku i wrócić tym pociągiem, ale jednak pokazało w drugą stronę, że turyści, właśnie rowerzyści też, wioząc rowery do Walii, później kierując się, chcąc zwiedzić urokliwe miejsca w Puszczy Knyszyńskiej, w gminie Grudek, w gminie Michałowo i nie tylko, te miejsca poznać. No i stąd myślę, że inicjatywa i z taką wielką chęcią popieraliśmy te dalsze działania podjęte w kierunku, żeby te połączenia weekendowe miały miejsce w 2017 roku. Andrzej Kasperowicz od kilkunastu lat zabiegał o uruchomienie tej linii. To dzięki niemu połączenie kolejowe Białystok-Waliły zostało w ubiegłym roku ponownie uruchomione. Tak, jestem zadowolony i szczęśliwy, że ponownie w tym roku pojedzie pociąg, już nie jedna para, tylko 2 pary.
Chciałbym zaznaczyć, że w ubiegłym roku cieszył się wielką popularnością, gdzie przyjechało ponad 2,5 tysiąca pasażerów, ponad 300 rowerów z podróżnymi, gdzie podziwiano przepiękne tereny Parku Krajobrazowego Puszczy Knyszyńskiej, Puszczy Knyszyńsko. No i w tym roku, jak powiedziałem, pojedzie dwie pary, gdzie będzie ten pociąg służył nie tylko turystom, ale i mieszkańcom, którzy mieszkają wzdłuż trasy Białystok-Waliły. Dodatkowo jeszcze specjalne pociągi pojadą na imprezy plenerowe, które odbędą się na terenie gminy Grudek i Michałowo, to znaczy Basowisze słynne w całej Polsce, Siabrowska i Bieseda i Święto Grzyba w Sokole. Jeszcze chciałbym zaznaczyć, to dzisiaj pan wójt Grudka zadeklarował, że pociąg połączy Grudek. Po prostu do każdego kursu pociągu, który będzie przyjeżdżał do Waliów, będą podstawione autobusy, które będą dowozić pasażerów. Koszt uruchomienia pociągu to blisko 100 tysięcy złotych. Połowę tej kwoty pokrywa samorząd województwa podlaskiego. Pozostała część pochodzi z budżetów gmin Michałowa, Grudka, Zabłudowa, Supraśla i Białegostoku. Każda z nich na realizację przedsięwzięcia przekazała blisko 9,5 tysiąca złotych. Po raz 13 w Białymstoku wręczono medale świętego Izydora Oracza za szczególne zasługi w rolnictwie i szerzenie kultu patrona rolników. Dla nagrodzonych to ważne wyróżnienie, które podkreśla wagę rolnictwa w społeczeństwie. Wręczenie medali świętego Izydora Oracza na stałe wpisało się w kalendarz najważniejszych rolniczych uroczystości w województwie podlaskim. Święto dzisiejsze jest bardzo ważne dla rolnika, bo jest to moment, kiedy tak naprawdę mogą rolnicy poczuć się dowartościowani. To jest dla nich też duże wyróżnienie, kiedy otrzymują medal świętego Izydora Oracza, patrona wszystkich rolników. I tak jak wczoraj na obchodach w Smolanach, w Suwałkach mówiłem o tym, że potrzeba jest chyba taka potrzeba ustanowienia święta, Dnia Rolnika, Święta Rolnika, bo wiele zawodów takie święto ma, swój dzień, a rolnicy nie mają, a to jest naprawdę ciężka praca, wymagająca wiele wysiłku, wyrzeczeń. Odznaczenia wręczono podczas uroczystej mszy świętej w kościele Świętego Ducha w Białymstoku. Nabożeństwu przewodniczył arcybiskup Edward Ozorowski, metropolita białostocki, który wręczał medale, jak widać, nie tylko pracującym na roli. Za szczególne zasługi w rolnictwie, za szerzenie kultu patrona rolników, 16 osobom i instytucjom przyznano medale świętego Izydora Oracza. W niedzielę 14 maja w kościele pod wezwaniem Ducha Świętego w Białymstoku odbyły się główne obchody wspomnienia patrona rolników świętego Izydora Oracza. Jest to dla mnie tym bardziej wyróżnienie i zaskoczenie, ponieważ rolnikiem sam nie jestem, ale przez dziesiątki lat jako lekarz pracowałem na rzecz dzieci, pacjentów na wsi, jeżdżąc, pracując również między innymi w pogotowiu, w klinice, a poza tym ratuję stare pamiątki związane z wsią. Odtworzyłem zaścianek szlachecki w miejscowości Wierobie na pograniczu polsko-białoruskim. Chciałbym na początku zaznaczyć, że medal odbiera Sokulski Pododdział Kawalerii, bo on został przyznany Sokulskiemu Pododdziałowi Kawalerii imienia 10. Pułku Łanów Litewskich. Podkreślono naszą działalność patriotyczną, kultywowanie tradycji kawalerii, jazdy polskiej, jednostki Wojska Polskiego 10. Pułku, który już obecnie nie istnieje, bo zakończył swoją działalność w październiku 1939 roku pod Kockiem, ale Sokulski Pododdział Kawalerii i także Szwadron Kawalerii w Białymstoku, który także dzisiaj otrzymał ten medal. Obydwa pododdziały kultywują tradycję 10. Pułku. W naszych szeregach, w kawalerii ochotniczej jest bardzo wielu ułanów, którzy są rolnikami, są synami gospodarzy, sami gospodarują na ziemi. My także poprzez to, że jeździmy konno, przemieszczamy się po terenach rolniczych, mieszkamy często na wsi, wiemy, co to znaczy pracować na wsi, też trzeba zebrać pasze dla zwierząt. To jest wszystko też związane z tą wsią.
Kult świętego Izydora dotarł z Hiszpanii do Polski, gdzie popularyzowali go jezuici. Zakładali oni bractwa pod wezwaniem świętego Izydora Oracza, służące objęciu ludności wiejskiej opieką duszpasterską. Uświęcenie rolnictwa i pracy chłopa zawarte w opiniach o świętym sprawiło, że jego kult znajdował wyznawców w całej społeczności wiejskiej, w tym także i wśród osiadłej na wsi szlachty. Tradycyjnie w drugą sobotę maja w Grajewie odbywa się Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka. Impreza ta z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością, nie tylko w kraju, ale i za granicą. Coraz więcej osób przyjeżdża do Grajewa, do których trafia hasło lansowane przez burmistrza, że Grajewo zawsze po drodze. Jeżeli w najmniejszym wieku zaprosimy ludzi do biegania, dzieciaczków do biegania, to zobaczcie Państwo, jak jest pięknie. To jest święto całej rodziny. To jest taka tradycja Grajewa, 19 bieg uliczny, międzynarodowy, ale jak świetnie dzisiaj, proszę spojrzeć, dostać medal i być razem z nami. Imprezę rozegrano w znakomitych warunkach przy pięknej słonecznej pogodzie. Startowało ponad 1200 zawodniczek i zawodników z Polski, Belgii, Litwy i Białorusi. Rywalizowano w 21 biegach na dystansach od 200 metrów do 10 kilometrów. Każdy z uczestników imprezy bez względu na miejsce otrzymał medal, a najmłodsi słodki upominek. Głównym punktem programu był organizowany po raz 19 Międzynarodowy Uliczny Bieg Wilka, zaliczany do klasyfikacji Grand Prix Podlasia. Patronat nad imprezą sprawował marszałek województwa podlaskiego. Ja jestem takim, można powiedzieć, cichym sprzymierzeńcem tego biegu Wilka. Sam w 2014 roku odważyłem się wystartować w tym biegu i o dziwo 10 kilometrów przebiegłem w całkiem niezłym czasie. Niestety teraz po kontuzji narciarskiej tego nie mogę robić, ale myślę, że w następnym roku spokojnie do tego biegu jeszcze raz przystąpię. Cieszę się, że władze Grajewa, pan burmistrz, radni, którzy tutaj też uczestniczą w tym biegu, chcą wspierać tą cenną inicjatywę, bo proszę Państwa, to nie jest takie proste, żeby 1500 ludzi przyjechało czy przybyło na imprezę sportową, a tutaj tak jest. Całe Grajewo o tym żyje i myślę, że impreza będzie kontynuowana w latach następnych i wierzę, że Urząd Marszałkowski będzie ją wspierał. Niemal przez cały dystans głównego biegu na czele biegli Paweł Grygo z Łomży i Petras Pranckaunas z Litwy. Na ostatnim okrążeniu zaatakował Paweł Grygo i niezagrożony minął linię mety, przebiegając między zdublowanymi zawodnikami. Wyjeżdżając z domu marzyłem być na podium. W tamtym roku mi się nie udało, bo miałem kontuzję i w tym roku przyjechałem, obejrzałem listę startową. Znajomi mówili, że jestem kandydatem na zwycięstwa, ale ja mówię spokojnie, bieg się nie rozpoczął, nie rozdajmy medali. No i na trasie udało się, że tak powiem. Od 7 kilometra już pomalutku powiększałem przewagę, na metę wpadłem, że tak powiem, no ze sporą, z przewagą mogłem kontrolować. Cieszę się. 13 maja, numer startowy 13, aby tak dalej. Miłym akcentem zakończenia 19 Międzynarodowego Ulicznego Biegu Wilka był występ zespołu pieśni i tańca Grajewiany.